Chcę patrzeć, słyszeć, zrozumieć, co dla mnie... Trudny jest wybrać święty spokój, ale czy ostatecznie warto? Najmiłosierniejszy Jezu, Władco nieba i ziemi, który swojej pokornej miłości poddałeś się pod sąd Piłata, spraw, abyśmy umieli rezygnować z wygody i świętego spokoju i potrafili podejmować właściwe decyzje. Jezus zawsze pełnił wolę Ojca, całe Jego życie zmierzało do wypełniania tajemnicy paschalnej, tajemnicy krzyża, przez którą ma odkupić człowieka i dokonać dzieła zbawienia. Miłość do Ojca i miłość do ludzi daje mu siłę. Powodem do wstydu, jeśli tylko potrafimy się z Niego podnieść, wyciągnąć wnioski i iść dalej. Błędów nie popełnia ten, kto nic nie robi. Sam upadek nie jest ważny. Ważne jest to, co z nim zrobimy. Mogę upaść, zrezygnować i porzucić dalszą wędrówkę. Na chwilę spojrzeć w oczy swojego ukochanego dziecka. Miłosierne spojrzenie matki zostaje odwzajemnione miłosiernym spojrzeniem syna. Słowa nie są potrzebne. Niechby wyznanie Matczynej miłości mówi w tym momencie wszystko. Jezus, który z wielką troską zajmował się sprawami potrzebujących, który z czułą delikatnością zdrawiał chorych, który z miłosierdziem pochylał się nad życiowymi dramatami grzesznych ludzi, teraz sam doświadcza troski, delikatności i miłosierdzia. Majmy wszyscy wielkie zewzami, ucieczko grzeszny, módl się za nas. I to właśnie Jego spośród nóg wybrali wszyscy żołnierze. Gdzie Pan Jezus milcząco zgadza się na pomoc Szymona, potrzeba wielkiej pokory, aby przyjąć wymuszoną pomoc. Miłosierdzie jest pokorne, pozwala sobie pomagać. Chrystus uniżający się dla człowieka jest pokorny, jest miłosierny. Nieraz chętniej okazujemy pomoc, niż z niej korzystamy. Brakuje nam pokory w przyjęciu pomocy od innych. Lubimy być samodzielni, niezależni, samowystarczalni. Za wszelką cenę chcemy udowodnić sobie i innym, że jesteśmy jedynymi panami swojego losu, że życiowe sukcesy są naszego i tylko naszego autorstwa, że wielkie dzieła czynimy wyłącznie o własnych siłach. Najmiłosierniejszy Jezu, który swoją cichością zgodziłeś się na pomoc przymuszonego Szymona, naucz nas miłosierdzia i pokory, byśmy uznali, że nie jesteśmy samowystarczalni i potrafili przyjmować pomoc od innych. Szymon o swojej misternej, budowlanej reputacji, wydarzenia, której musimy wykonać się heroiczną odwagą i determinacją, by stanąć po właściwej stronie. Najmiłosierny Jezu, Ty w atmosferze wrogości, nienawiści doświadczyłeś pomocy Weroniki, która otarła Twe święte oblicze. Spraw, abyśmy w każdej sytuacji potrafili okazywać miłosierdzie wobec tych, którzy go potrzebują. Przymrzęce smusi, a to przeca mi.
Zamkniętej wielkim kamieniem. Chrystus nie żyje. Umarł Jezus, wstępuje do otchłani, krainy cieni i śmierci. Wchodzi w najciemniejsze przestrzenie grzechu. Przeżywa radykalnie i absolutnie opuszczenie. Solidarnie współodczuwa tragiczną sytuację zmarłych, by ostatecznie odkupić człowieka, by swoją śmiercią pokonać śmierć, by zwyciężyć. Jest przybijany do krzyża i w drugim człowieku Chrystus umiera na krzyżu. I ciągle Jezus Chrystus, który jest w drugim człowieku, potrzebuje pomocników. Ciągle potrzebuje Szymonów. Potrzebny jest dzisiaj Szymon, prawdziwy ojciec, pomocnik, prawdziwy syn, prawdziwy lekarz pochylony nad chorym człowiekiem. Potrzebny jest Szymon ksiądz,
i potrzebna jest ciągle dla Chrystusa w drugim człowieku Weronika, dzielna kobieta i dziewczyna, która nie boi się nikogo, niczego pochylić się. Trzeba dzisiaj współczesnej Weronicy nad chorym, cierpiącym człowiekiem, czyli Chrystusem. Potrzebna jest Weronika, która w sercu nosi wspaniałe oblicze Jezusa Chrystusa, Jego rysy. Kobieta czysta, wierna, pobożna. I ciągle Chrystus potrzebuje niewiast, tych płaczących, tych współczujących, bo potrzebne jest czułe serce kobiety, matki przede wszystkim, każdej kobiety. Chrystus ciągle cierpi. Droga krańce sieni, ta wasza obecność na drodze krzyżowej jest wspaniałym świadectwem. Uzewnętrznia się wasza wiara, bo wiara potrzebuje znaków zewnętrznych, tak jak miłość potrzebuje znaków zewnętrznych. Jest w sercu i jest na zewnątrz. To jest dopiero całość. Dziękujemy wam serdecznie za udział w drodze krzyżowej. Chcemy dostrzec poszczególne grupy. Dziękujemy wszystkim kapłanom, braciom zakonnym, siostrom zakonnym. Dziękujemy liturgicznej służbie ołtarza i dziękujemy strażakom, policji, firmie Stotru, wszystkim, którzy dbali o całość, o porządek, którzy organizowali tę drogę krzyżową. Wszystkich chcemy dostrzec. Pozostało nam jeszcze jedno. Chcemy oddać cześć Matce Najświętszej, a Matka znamy ją ze stacji czwartej drogi krzyżowej i znamy ją ze stacji trzynastej, zdjęcie z krzyża. A zatem powstajmy i oddajmy dobremu Bogu cześć i chwałę. Błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący.